taki towar typu chleb, typu mąka na tył sklepu. Kurde, znowu chleb. Ja pierdzielę, tego chleba zamówiłem. Ja pierdzielę, nikt nic nie kupuje. Ile? Sam chleb, jeszcze 100 zapłać, nie, kartą. Ja w to ważam tyle siana, w tych płatkach. W tych płatkach jest tyle pieniędzy. W kawie, ja mam jeszcze kawy kartony. Ciężko. Mąka to w ogóle nie schodzi, no ale... Mąka jest na czarną godzinę, widzowie. Zobaczycie, że jak tylko wystrzeli cena mąki, będę milionerem mąkowym. Mącznym. Dobra, zaczynamy dalej. Ole itemów. Dobra, muszę nakupić jak popieprzony. Dobra, czekajcie. $5. To zapłaćmy. Gdzie to jest? Kawa spadła. Muszę ją kupić. Ona schodzi jak popieprzona. Pomimo takiej przybitki porypanej. Kupuję. Luj, patrz to. Raz, dwa. Ja pierdzielę, płatki idą do góry. Ja pierdzielę, nie dokupiłem płatków. Teraz one zejdą w moment. Teraz już nie ma chyba co kupować. Teraz jak zakupię... One tak wskoczyły do góry. Ja pierdziel, jak spadły, mogłem kupić. Teraz to już luj. Ta. Teraz to już chyba nie ma co kupować. One tak wzrosły. Proszę. Czekaj, co tam jeszcze spadło? Woda spadła. Ta woda też tam... No, ta woda nie schodzi. Dobra, jedno się zakupi. Herbatę jeszcze jest. Dobra, zobaczmy, co tam nieźle schodziło. Cukru dużo, mąki dużo. Chleb. Chleb, sery. Dwa sery. Nie wiem. Skiśnie w dupę mleko, szczerze sprzedam jako kefir. Dobra, czekaj. No i tych płatków, kurde. Zadychę wystawię, może nie zejdzie. Ale zejdzie raczej, będą narzekać, że nie ma. Tak mi się wydaje. Jedne jajka. Olej. Oleju mam dużo. Jedna mąka może pójść. Kurde, nakupiłem tego towaru. Zobaczymy, co będzie. $200 zostało. To jest lepsza kasa? Czy mogę kasjera wtedy zatrudnić? Była tam opcja zatrudnienia, widziałem. Serek. Serek ładnie schodzi. Chlibek. Co to jest? Jajka. Ja chyba jajek trochę mniej wystawię, a sera tam się da, bo ten ser to schodzi jak popieprzony. Dajmy dwie półki sera. I się może cenę delikatnie tak... Ten? I ser wraca. Woda to jest luj. Tej wody to ja mam jak porypany. Wody dwa kartony pełne.
Dobra. Kawa. No ta kawa to... O ja pierdziel. O ja pierdziele, tej kawy trochę mam. O ja pierdziele, ile ja tego kawy, ty. Dobra, dwie wystawmy, tak? To już nie będę tego trzymał wszystkiego na ziemi, no. Co to jest? Munka. Ta mąka dobrze schodzi. Dobra, no tego towaru to ja mam tu coraz więcej na tej ziemi. Ja pierdzielę, ale dobra, no to chyba nic złego, nie? Palety do sufitu jeszcze nie sięgają. Więc nie jest źle. I teraz ceny zweryfikujmy. Dobra, ten cukier nie schodził jakoś dobrze, więc zostawię go tak jak jest. Cukier się nie psuje. Kawę trzeba podnieść, bo ona... Nie, ona jej spadła cena. To ja obniżę też delikatnie do 20. Co to jest? Mąka. Ta mąka to dobrze schodzi, wiecie co? 3,90. A nie, bo jej cena spadła. Nie, dobra. 3,90 po prostu. To herbata to niech będzie. Te płatki, kurde, te płatki takie drogie. Nie wiem, czy je zamówić. Dobra, 5 za olej, luj. I chlebek. No chlebek coś zaczął dobrze schodzić. To wystawmy za 5 dolarów. Inflacja i luj. $4.25 za serek. 3 za wodę. 3.20 za mleko. I mleko można dołożyć. Dobra. Zaczynamy. Obniż kawę do 11,99, to wykupią od razu. Mało mam. Zaczynamy. Właśnie, ja miałem jakieś te podatki do zapłacenia. Dobra, nie wiem, czy tego byśmy nie wzięli. Powiększenie sklepu, ale ja nie mam szafek. Trzeba by szafkę na razie nową zakupić. Światło zgaszone? Dobrze. Ty! Godzina minęła, nawet jednego klienta nie ma. Ja pierdzielę. Chyba za drogo jest. Ja pierdzielę, pełne półki, uginają się towaru w rogu, do sufitu zara będzie i nie ma klientów. Witam Black Blue, witam. Dobra, dawać towary, szybko. Kurde, te, wykupią te czokapiki, one są za tanie. Zobacz jak kupują. Ty, oni jak porybani kupują. Dobra, w dupie mam ilość klientów. Jakość. Co moja kupują jak porybani? Aha, samo mleko? Ty więcej wziąłeś. Ej, on mnie nie okradł? 70 centów. Kurde, już ich nie ma. Nie wiem, cały czas... Ty, ja chyba mam trochę za drogo, ale z drugiej strony za drogie mleko, tak? Co ty pijesz przez 3,20 za kartonik? Sam ser kupiła. Ty, oni chyba za bardzo narzekają, że jest za drogo. Ja no... Na oko to mam dużo mniej klientów. Kawę kupił? Nadal? O! Za drogie dla ciebie płatki? Nie musisz na głos mówić, że jesteś dupę biedakiem. Nie stać cię, to zamknij mordę. A ten na co? Na chleb narzeka? Co ty w dupa? Tyle kupiłeś, a na chleb narzekasz, który jest tani? Ja mam naprawdę tanio ten chleb.
5 dolarów za chleb. Dobra. Niech będzie. Niech będzie promka gruba wlatuje. Herbaty to jak popiję, przedni kupują. Mleko, to kurde, to mleko za drogie, no. Macie za trójkę, no. Nikt tego nie kupi. Sam ser. Ja pierdzielę, no kolejna porypana. No. Akurat miałem ładne monety. Ole pięknie kupiła. 44,60. Dobrze. Płatki kupiła za 12. One nadal są za tanie, mi się wydaje. Ale ich cena strasznie skoczyła globalnie. To dlatego tak kupują. Ja muszę kupić bardzo dużo płatków, jak spadną. Do sufitu dokupię płatków, jak spadną. One kosztują teraz... Te płatki teraz kosztują 2,67. Tych płatków to by się... Ole to warno, zobacz! Ja teraz stawiam na jakość klienta. Każdy zostawia co najmniej 50 dolarów. Woda za droga. To co ty będziesz piła? Normalna jesteś? Chleb suchy leci, no dobra. Proszę. NPC. 550 dolarów. O, rzeczywiście taki proficik dzisiaj popieprzony. Mimo tylu zamrożonego golda w towarze. Zobacz. Jaki profit porypany. Za drogie płatki. O, co tu za tatuaż ty? Susi. Dobra, kawa, tak. Proszę. Ale już bogato, już zaczyna być. Już zaczyna konkretne siano wpadać na konto, zobacz. Bardzo mi się to podoba. Herbata, wyłożymy tej herbaty też się. Tej herbaty też ładnie schodzi. Chyba cała, nie, nie wejdzie cała. Kurde. Dobra. Co za drogo? Jajka za drogie? A te płatki za drogie. Dobra, zapalę, bo i tak nas stać. To już jest luksusowy sklep. Sam makaronik. No tą herbatę to ładnie kupują. Czarną herbatę. Czekaj. Ser nadal dobrze. Ty, całe mleko poszło. To mleko to... Dobra, niech im będzie. 2,80 za wodę. W ogóle nie schodzi. Mam dwa kartony wody. Co za drogie? Mąka? Jak w dupę mąka może być za droga? Dzięki. A, rzeczywiście jest fest droga. Dlatego chyba nie schodzi. Nie idźcie tam, Grażynka sra do chleba. $0,40. Jedna woda, biznesmen. Jedną wodę kupuje. Ty garnitur pewnie zdar z bezdomnego. No, ponieważ... Uuu, pięknie. Kurde, zaraz koniec dnia. O kurde, 700 dolarów. Dobra, jest okej. To jest chyba największy profit będzie tego dnia. Dobra, zgaśmy. Może ktoś jeszcze przyjdzie, ty. Może się ktoś zgubił. Zapraszam, zapraszam. Jeszcze otwarte. Jeszcze moment masz. Woda za droga i olej kupiła. Ty, ale to, ta kawa to ładnie zeszła. Mimo tak wysokiej ceny. Jeszcze ktoś przyszedł. Ty, popiję przyłot. Ty drogie płatki wykupiła.
Ja pierdziele, to mi to popieprzyło. Ja już ja da, taką abstrakcyjną cenę dałem za te zapłatki. Cała kawa prawie poszła. Jezus Maria. Ty. Ale ta kawa poszła. Ja pierdziele. Cześć, herbata to chyba. A jedno zostało, okej. Olej cały. 740 dolarów. Ja pierdzielę, jaki piękny dzień. I te kluski wszystkie to też cały czas idą. Mimo wysokiej dość ceny. Tylko ja chyba przesadziłem z mąką dzisiaj. Nic prawie nie kupili mąki, bo taką cenę wpieprzyłem, ale to testowo, nie? No ale jednak lekka przesada poleciała. Dobra. Profit z 400 dolarów, myślę. Prawie. No, 300, no, 300, no, 300. Co się stało, Insanity? Co zapomniałem? Ogólnie wprawia jakąś przyjemność granie w jakąkolwiek symulator od farmy aż po market i tym podobne? Mi bardzo. Dlatego teraz gram. Jajka zdrożały, a mam ich jeszcze chyba sporo. Dobra, jajka teraz wszystkie pójdą. Nie zamówię ich w tym dniu, ale wszystkie pójdą w końcu. Coś tam jeszcze zdrożało. Tylko co to było? Ser, ja pierdziele, a ser cały, a nie, już jest jedna półka niby, ale mało. Aj w dupę. Dobra, ale płatki chyba zamówimy, mimo że nie stać. Jakie to jest w dupę drogie. A co się stało, Infinity? Co ty chcesz? Witam cię. Jest jakiś symulator Lombardu? No właśnie jest, ale taki z gówna ulepiony. Woda jest, mleko jest, jajka nie zamawiam, kawy nie zamawiam, herbatę można zamówić. Gdzie jest herbata? Pyk. Tych nie zamawiam, olej można zamówić, jeszcze jedne płatki, makaron można na pewno zamówić dwa. Chyba tyle, nie? Cukier można jeszcze jeden zamówić. Ja bym chyba półkę w ogóle zamówił. Jedną. A, wybacz mnie. Wybacz, Insanity, siema. Siema, siema. No, półkę można nową, masz rację. Co to jest to? A, światło. Jak zamawiamy nową. Kurde, to towaru by się przydało zamówić. Ej, tej mąki trochę jednak zeszło, tak patrzę, bo tu brakuje dwóch, tu trzech, tu cały rządek. Nie jest źle. To przy okazji, szczerze, 500 dolarów leci. Kawy się zamówi, bo kawa nadal jest taniej. No. Cukier. Tego cukru w dupę. Ja sam cukier i kawę sprzedaj. Kawa, cukier, mleko. Mój towar. No i git. Olej. A tu płatki. Płatki się da naprzód sklepu. Płatki muszą przyciągać. Ty, ja płatków za mało zamówiłem chyba. Może domówię? A, są jednak. Makaron, ty, ten makaron to.
Karol, tu się trochę zebrało. Kawa. Do tej kawy też by się przydało ją przestawić. Ona tak dziwnie leży. Nie, wiecie co? Ja coś domówię. Ja coś domówię, no. Coś domówię. Ja pierdzielę, jak to wygląda. To jest wszystko luzem. Ile ja mam tej kawy, ty? Ona zejdzie? Kurde, obawiam się. Jak ją już tak hurtowo sprzedaję, to mogę trochę obniżyć ceny, żeby wykończyć konkurencję niby. Luj, jeszcze domówimy. Płatków dużo. Te płatki to bardzo dobrze schodzą. Troszeczkę obniżę tylko cenę. Delikatnie, niezauważalnie. Jezu, ile ja mam towarów w sklepie. Chleb. Chleb z tyłu, z przodu. Wszędzie jest chleb. Ja ten chleb muszę na tył, ten makaron na przód. Nie, herbatę tu się. Tu trzeba ten taki towar typu chleb, typu mąka na tył sklepu. Kurde, znowu chleb. Ja pierdzielę, tego chleba zamówiłem. Ja pierdzielę, tego chleba zamówiłem. Poukładaj na półkach. No nie mogę tak losowo układać. Dam tą herbatę tu. Kurde, to kawa jest. Gdzie ta herbata? No bo herbatę muszę przestawić z tamtego dołu. Dwie półki herbaty, dwie kawy pod sufit. Dobra, to na razie niech leży. Lodówkę trzeba by większą. Da się sprzedać lodówkę i kupić większą, czy się nie da? Czy po prostu kupić większą i luj? Otwieramy sklep. Kurde, cen nie sprawdziłem. Dobra. Improwizujemy. Cena kawy spadła. Ja nie. 12. Mam tyle tej kawy, że to luj. 11,90. Promocja, że ja pieprzę. Prawie jak za darmo, no. Wszystkiego troszeczkę obniżę, bo ja mam tego takie ilości, że to musi w końcu zejść. Olej za tani. Jezu, zostaw ten olej, człowieku. Zostaw ten olej. Herbata. Herbata jest prawie jak za darmo. Na herbacie nie mam marży w dupę. Dobra. Dwa chleby, dwa te. Dobra. 22, 20. Won. Ile oni kupują? Czekaj, dobre te ceny, jak myślisz? To jest Biedronka po prostu w Lagblu. Wszyscy, całe palety wypieprzone luzem, bo to jest jakby ten czar. Wtedy myślisz, że jest taniej, bo nie mają kiedy sprawdzić cen. A to jest tak naprawdę manipulacja klientem. No. Za drogi ser. Co ty pieprzysz, jak ser zdrożał? 4,20. Wypieprzaj z tego sklepu. Szmata głupia. Ten oleju kupuję jak porypany. Chłop myśli, że olej to kubuś. Dobra, zapraszam. No mleko za drogie. No ale to mleko serio nie schodzi. No 2,90. Kurde, poszła ze sklepu w ogóle. Nie kupiła nic. Ty.
Ale dzisiaj na minus wyjdziemy, ja pierdziele. Ale dzisiaj będzie gruby minus. Nikt nic nie kupuje. Już jest po 12. Ja pierdziele, nikt nic nie kupuje. Dzięki pokazu 25 lat. Nie wychodź. Jak za drogo? Ile? Sam chleb. Jeszcze 100 wam zapłać, nie kartą. Kupujcie, proszę, bo zbankrutuję. Dobrze. Sam ser. Kurde. A ten chleb to nadal nieźle idzie. Ty, no ten chleb nadal idzie. Jakimś cudem. Ale płatków to nawet nikt na nie nie spojrzał. Ja pierdzielę. Chłop nic nie kupił. Co się dzieje? Dobra. Ceny obniż? Nie mogę. Co to jest w dupę? Charytatywny sklep. Ty, może przyjdziesz na zakupki, co? Koleżko. Ceny płatków 50% wyższe niż u ludzi innych. Bo tu moja taktyka polega na tym, że ściągam tanimi rzeczami. Tylko problem, że tani jest tylko chleb. I na wszystko narzekają. Chłop nic nie kupił znowu. Nie, kupuje. Nie, narzeka dalej. Chodzi tylko po sklepy i narzeka. Ja pierdzie. Dobra, w dupie z nim. Płatki kup, proszę. Kawa, dobra, może być. Jajka wykupił? Nie, to woda jest u góry. Nie, mleko jest u góry. Nie wiem, co mam w sklepie swoim. Co jest? A kart. Zapalmy. To już jest poważny sklep. Przepłacił za płatki, jest tylko 50% drożej, chłopie. Ja liczę, że ta kawa później będzie szła, bo ona jest teraz. Jej cena spadła. Ja nie obniżyłem, ale ja liczę, że wiesz, że później wzrośnie i ja jeszcze podwyższę. Ja pierdzielę, jajka ci za drogo. Szmato nienawidzę. Dobrze. Chlebki. Ule, towaru kupiłeś, kolego. No, chyba na minus dzisiaj wyjdziemy, mi się wydaje. Tylko, że my mamy bardzo dużo w towarze pieniędzy. Trzeba troszeczkę się wstrzymać z zamawianiem, chyba po prostu. Ja w towarze mam tyle siana w tych płatkach. W tych płatkach jest tyle pieniędzy. W kawie. Ja mam jeszcze kawy kartony. Ty, ale olej to kupują porypani. Jajka za drogie, wiadomo. Piękna końcówka dnia. Widać, że milionerzy przyszli po robocie, nie? W sensie po tym. Po jakichś mądrych decyzjach inwestycyjnych. Kupić se, nie? Rzeczy. Wszystko ci za drogo, ty. I kawę kupił. I herbatę. I herbatę. No i git.
Patrz, co mi pisał dziadu pieprzony, bo zaraz przyjdę do twojego przybytku i ci za... Możesz przyjść. Nawet jakbyś coś ukradł, to ja tak drogo sprzedaję, że i tak wyjdziesz na minus. Dobra, czekaj. Ty gdzie idziesz? Wszystkim za drogo te płatki. To są płatki złote. 80. Ty, złodzieju! Widziałem, że coś wziąłeś. Pieprzony złodziej. Widać po nim, w sensie, że coś wyniósł, nie? Dobra, czekaj, towar wyjmijmy. Kurde, ta mąka naprawdę dobrze schodzi i olej. Te dwie rzeczy to schodzą non-stop pięknie. Co to jest chleb? No, chleb w miarę zszedł. Ile tu? Kurde, ty ten chleb tu schodzi ładnie. Makaronik, też nieźle. Zapasy nam się kończą z tego co widzę. Oj, kawa to. Jedna kawa zeszła przez cały dzień. To akurat słabe. Blika nie ma. Wody. Trochę jest. Sera. Nadal mam. Mimo, że cena wzrosła sera, to nikt tego gówna nie kupuje. Naprawdę, czemu? Ja herbaty i kawę chcę naprzód przenieść. Aj, tej mąki. Na mąki ja tu nie mam na zapas. Chleb, dobra. Co ci wiedzieć się na ilość? Ja tyle nakupowałem. A, bo ja szafkę jeszcze kupiłem dzisiaj. To nie jest źle, no, z szafką. No, to tak naprawdę tylko produkty nam się zwróciły. 10 dolarów za szafkę jedynie. Kurde. Średnio to wygląda. Staniał ten. Mąka staniała. Dobra, co jeszcze? Olej zdrożał. Ty oleju ile mamy? Nie za dużo. Ale nie kupię jak zdrożał. Co jeszcze zdrożało? Bo ślepy jestem. Mleko, ja mleka to. Full już wyjąłem i więcej go nie ma. Ser jeden, jajka. Nie wiem, chyba więcej nie będę zamawiał. Mąki fest zamówię i wpieprzę całą na półkę. No jedno mleko. Czekaj, mało na to wydaliśmy. A no tak, bo ja całą mąkę zamówiłem. Sama mąka w sklepie. Zaraz swój młyn otworzę. Co się w dupę dzieje? Czekaj, ty, no. Ja tej mąki. Ale mąka staniała, oni teraz tego nie kupią. Ja teraz muszę czekać, dopóki nie zdrożeje mąka, rozumiesz? Nie, nie obniżam ceny tej mąki, w dupie to mam. No, przetrwam kryzys. A jak mąka zdrożeje i za dużo w dupach będą mieli, to wszystko wykupią. Zobaczysz. Tylko głód zajrzy do dupy. Wszystko wykupią ode mnie. Zaraz ceny zerkniemy. Ile mąki. Ja pierdzielę. Sama mąka. Co to jest? Ser. Ser pleśniowy w razie czego będzie i stuletnie jajka. Jak się nie sprzeda, to tylko się inną etykietę nakleić.
Ja pierdziel. No i git. Co to komu, nie? O Jezu, 3,50. To zostawmy. Dzięki. Dobrze sobie radzę. Dobra, płatki muszą się w końcu... Ja na każdych płatkach zarabiam 7 dolarów. Czekaj, jak to możliwe? A, bo koszt przeciętny taki jest. Ja zarabiam na płatkach tyle, co ludzie przeciętnie sprzedają. Jaka marża popieprzona. No i to mi się podoba, no. Nie otworzyłem sklepu tylko po to, żeby nic prawie nie zarabiać z marży, nie? Za coś trzeba opłacić pracowników, czyli siebie. Dobra, ty, wszystko, nie? Otwieramy. 470, to po tym dniu się zamówi może licencję albo lodówkę. Kurde, ale ciasny już ten sklep się robi. Ale lodówkę tu gdzieś wpieprzył jeszcze, zanim nową się otworzy chyba. Czy nie? Witam, witam. Coś drugiego. Pan widzę taki zarobas. Mleko, okej. Okay. Woda. Ulubiony posiłek widzę jakby. Nieważne. Co tam jeszcze? Płatki może co? Kawa może być. Co tam? 24,40. Pierwszy klient trochę zostawił. 5 półek z mąką? Nie no, tak, to jest, wiesz, tutaj sponsor sklepu, Czokapik. To wiadomo, tu musi mieć swoją półkę. Herbatka, dobrze. Czokapiki jakieś może? Polecam. Szmata. Nic ci nie pasi. Nic ci w dupę nie pasi w tym sklepie. To sama znieś jajko jak za drogie. Głupia szmata. Ceny do 10 zmniejsz tego? Dobra. Kurde, ten olej będą kupować. Czy tego oleju wam dużo, no to nic złego. Za droga herbata czy kawa? Wszyscy to kupują, zobacz. Co ty pieprzysz w ogóle? Chłop mówi, że za droga jest kawa. A zobacz, ile kupił. W swetrze po starym to narzeka. Masz. Wszyscy narzekają na te ceny u mnie, a i tak przychodzą. O, serki kupiła. Oj, dzisiaj chyba będzie ciężko z profitem. Znaczy nie no, mało zamówiliśmy, to może nie będzie aż tak ciężko. Mąka to w ogóle nie schodzi, no ale... Mąka jest na czarną godzinę, widzowie. Zobaczycie, że jak tylko wystrzeli cena mąki, będę milionerem mąkowym. Mącznym. Prawie całe mleko wykupili. Oj, lecimy grubo. To mleko, ta, po starej cenie, kurde. Nie mogę nawet zabiuzować. Ty, baba nic nie kupiła. Ole zakupy, kurde. Proszę. Zawsze jak ktoś u mnie dużo kupuje, to się zastanawiam. O co tu chodzi, ty? W innym sklepie 3 razy tyle by kupili. Ale git. Jestem zadowolony.
Dobra, można tak zerknąć, co będziemy brali. Nie wiem, licencja. Chyba, że się powiększy po prostu na razie. Chyba, że powiększymy, ale nie mogę powiększyć i kupić mebli. Teraz kupię półkę, ale na co? Lodówkę kupię. Tą większą może. Ty. Jak za drogie są? Czemu? Sam ser kupił. Kurde, wszyscy narzekają na te ceny. Chłop chodzi pod sklep i narzeka na ceny, co on kupił? 5,20. Jaki drogi ten olej, oni go kupują, co jest? O Boże. O mój Boże. O Boże. Jezu, ile my jesteśmy stratni na oleju. Drogi nagle. Nagle za drogo. Nie no, w dupę. 8,50 i będzie. Jak coś olej staniał, to podejdź jeszcze raz, zobacz. Olej staniał, słyszysz? W dupę. Lekki profit będzie, ale jak na tyle towaru, to jest gówno, a nie profit, tak szczerze. Trzynaście. 90. Chodzą mi po tym sklepie z mordą niezadowoloną i tylko narzekają, że drogo. Normalne? Trzynaście, 20, proszę. Dziewięć. Mąka za droga? O kurde, jaka... Luj zostaje. Jezus Mary. Boże. Nie no, ten olej. Ich go już nie kupi. Nie no, nadal jest za drogi. No kurde, ja tak drogo sprzedaję, że jest luj. Nie, chyba przesadziłem z tymi cenami. Olej, 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 olej. Za drogie mleko, ale coś... Płatki! Weźmiesz olej? Ty. Wziąłem płatki. Tu jak płatki zaczęli kupować. Ty, zauważyłem, wiesz co? Że jak coś jest za drogie i muszą kupić coś innego, to to wezmą. Na przykład komuś brakuje oleju. To weźmie na pałę coś innego. W sensie... Ja tworzę nowe potrzeby, a jednocześnie te potrzeby, które kiedyś mieli, niszczę całkowicie. Oni już nie mają potrzeby kupować oleju na przykład, bo jest za drogi, ale kupią coś innego w to miejsce. I tak muszą coś żreć, nie? Kurde, ile za prąd wyjdzie? Jezus Mario. Ja pierdzielę. Właśnie ile za prąd wyszło w tamtym dniu? 6,18. Dwa dni nie płaciłem. O, jak teraz zapłaciłem, to chyba gówno będzie, a nie profit. 400 profitu, co? Dobra, ty zarąbisty.
Wzrosła cena tego mąki. Patrz, już prawie, już jest cena taka, że każdy to kupi. Zobaczysz. A czego spadła? Ty, mniej za prąd niż wczoraj. Czego spadła cena, widzowie? Wody, ja pierdzielę. O Boże. Możliwe, że tej wody to już nikt nie kupi. On tyle tej wody jeszcze. Ser tylko zamówię i luj. A makaron. Chleba nikt nie kupił? Co to jest? A, to wszystko jest mąka, no tak. Chleba nie kupuję. Makaron tylko zamówić i olej. Możemy licencję... Nie, może lodówkę? Mąki to... Wody kupią ci... No co ty mówisz? Nie mów tak na nich. Ser kliknąłem, czy nie? Powiem wam tak. Wziąłbym tą lodóweczkę niby. Upcha się gdzieś, zobaczycie. Weźmy lodówkę nową, tą większą. Zobacz. Da się tu wejść? Da. Kebabik, ale ja teraz handluję czym innym, ale kebab też jest do zagrania. Dobranoc Pluki, dobranoc. Co to jest? Makaron. O kurde, tego towaru to... Ten olej to chyba jednak trzeba obniżyć, on już nie zajdzie nigdy. Ile ja go zamówiłem? Kurde. 6. Dobra, bardziej wezmę po prostu trochę drożej niż inni. Ja chyba serio przesadziłem z tymi cenami. 5 za mleko? Ja pierdzielę, ty skąd te ceny? Ja takich nie ustawiałem. Kurde. Nie no, 5 za mleko, ty się dziwię, że nie schodzi. Ja pierdzielę. Dobra, taka potężna promocja, że to jest luj. Niżej nie zejdę. Co to jest? Olej. Co tam jeszcze mamy? Makaron. Ja pierdzielę. Luj. Serek. Jak więcej? No, kupiłem teraz lodówkę. No jak? Co? Co ty pieprzysz? Czekaj. Dobra, i teraz zweryfikujmy te ceny. To obniżyłem. To wzrosła cena. Raczej to kupią, ale weźmy powiedzmy za 3,20. Czy
4,25, tylko to zaraz zejdzie, mogę to jeszcze zamówić z nim. Kartony przed sklepem? A, ale nie, to ma być jak Biedronce. Mleka dużo, sera. No. Ty, no tu już za... Oba, zaczyna tu dobrze wyglądać. Już bym tu nawet wszedł. Nie kupiłbym nic, bo jest za drogo, ale... Ci debile się dają naciąć. Co ja potrzebowałem? Cukier? Cześć, ty. Herbata nieźle poszła i kawa. Co to jest? Jaja. Dobra, mogę otworzyć już sklep i się wyłoży ten towar. Zanim oni przyjdą i zawsze się zbierają godzinami ci klienci. Jak to szkoda, że tej gry nie aktualizują. No może jakiś patch wejdzie potem. Ta gra nie jest chyba stara jakaś. Czy mi się wydaje? Dobra, czekaj. Ile śmieci. Nikogo nie ma, ty, ja to otworzyłem? No tak, czas leci. Ty, znaczy się chyba rozeszło, że u mnie jest drogo i gówniano. Ja pierdziele, ty, w ogóle klientów nie ma. Spoko, Dzima, spoko. Ale nie, nie będę nic ściągał. Patrzę teraz na mąkę, bo ona raczej będzie gruba schodzić. Ale kupił. Ty, wydaje mi się, że dzisiaj będzie największy profit i dobijemy do 1000. Woda trochę za drogo? Za dwójkę niech będzie. Ale kupił. Dobra, dobra. 20. 20. Pyk. Kolejny 40,90. Co tak mało żebraku pijepszony? Wspomóż lokalny biznes. Ty, no co, jaki ruch, ty? Ej, obniżenie cen. Aż tak oddaje? Ludzie, ty, wydaje mi się, że oni myślą, że jest jakaś promocja, wyprzedaż, coś takiego. A ja po prostu pierwszy raz obniżyłem ceny. Bo nic nie schodziło, ale i tak jest drogo. To jest efekt psychologiczny jakiś zastosowany na tych ludziach. Jaki jajka za drogo w dupę. Ty, za drogo te jajka, ja pierdzielę, za drogo te jajka fest. Nie no, dzisiaj 1000 dobijemy raczej. Jak da się, jak płacą kartą, da się ich oskamować? Nie dało się, bo jest... Śmieciu. Nie kupujesz, to nawet nie wchodź. Ja pierdziel. Ty, muszę zrobić jakąś... Oj, dobra, w następnym dniu zrobię tak. Kupię coś, co mam tylko jedną półkę
I wystawię to gigataniu, że ściągnę ludzi do siebie. O ja pierdziele. Ale mam popieprzony plan. Zobaczysz. Zostawię coś grubo poniżej tego, co normalnie się płaci. I wystawię za takie grosze. Tylko nie mam gdzie tego dać. Niczego nie mam mało, to jest problem. Jest coś, czego w ogóle nie mam? Ta kawa to ładnie idzie cały czas. Kurde, dobry dzień. Dobry dzień to jest. Bo będzie rekord, tak się zapowiada. No, już się chciałem łamać. Myślałem, że wychodzi. Za drogo mąka w dupę, za drogo mąka. Same czukapiki będzie żarła. Płatki są już tanie. Dwa razy taniej je sprzedaję niż wcześniej. No coś tam ich schodzi, no. Ciurna kawa za droga. Jak dużo kupujesz, będę cię obrażał. W szarzu. W sensie, nie będę cię obrażał, no. No bierzcie po dwa te płatki, no. Same w szafce, no smutne stały, a z kimś to zawsze coś, nie? Jezus Maria, co jest dla całej wioski? W sensie, nieważne. Masz. Proszę. Za droga kawa? Wszyscy kupują. Naprawdę, ci narzekacze, co się czasem trafią, to ich pieprzyć. Po prostu. Osiemset. Ej, mega porypany dzień. Ewidentnie najlepszy. No ale też towaru jest taka masa, że... Ten tu chyba dużo kupił. Jop! To są zakupki. To mi się podoba. Czekam, aż ktoś przyjdzie i za 100 dolarów kupi. Ty, wiecie co? Jak raz ktoś da stówę, a kupi samo mleko, to nie wydam mu reszty. Jedna osoba oszukana, więc w statystykach mało. Co prawda na 100 dolarów, ale statystyki pokazują nadal, że tylko jedna osoba oszukana. O kurde, co jest? 70? Dobra, rekordzista. O Boże. Będzie 1000, będzie 1000. Jeszcze ktoś musi przyjść, żeby był, no. Dobra, teraz będzie już pod. 1000. O 7, 1000. Udało się. Tak czułem, ale też bardzo ceny spuściłem. Ale mimo to, to jest i tak dużo drożej. Wszystko, więc... Ja po prostu badam rynek. Światło? Chłopia, 10 dolarów to ja sobie tym dupę podcieram. No dawaj, dawaj, kupuj, kupuj. 1100. Ja pierdziele, jaki dobry dzień. Dobra, rano się wyłoży, wszystko zostawmy jak jest. Ile profitu z 800? Co?
A, bo ja lodówkę kupiłem w tym dniu. Ty, ale i tak. Produkty minus 300? No tak, kupiłem, ale kurde. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę